ubiorem i wyglądem zewnętrznym. Zachodzi podejrzenie, że jest to przybysz z obcej planety. Z uwagi na możliwość zatrucia się chorobą popromienną, wzywamy wszystkie osoby, które miały kontakt z wyżej wymienionym, a więc piły z nim alkohol albo utrzymywały stosunki pozamałżeńskie, o niezwłoczne zgłoszenie się do ośrodka zdrowia, do pani doktor Judy Mowej. Najlepiej jutro, gdyż od pojutrza pani doktor będzie oflagowana i rozpocznie strajk ostrzegawczy. Podajemy rysopis ujętego odnalezionego. Przepraszam, że pytam. Jeżeli to jest tajemnica wojskowa, to proszę nie odpowiadać. Ale czy pan idzie w kierunku Grunwaldu? Na Grunwald to nie w tę stronę. Jak to? Do Grunwaldu idzie się przez Zgorzelec. A zresztą to i tak nieważne. Ostatni autobus już odjechał. To będzie następny. Nie. Ostatnia linia została zlikwidowana jako nierentowna. Przepraszam, a w jakiej chorągwi pan służy? A to już tajemnica wojskowa. Ale powiem pani, w żadnej. Ja jestem śpiący rycerz stad, konkretnie z Giewontu. To dlaczego pan nie śpi? Bo ja jestem śpiący rycerz od potrzeb ekonomicznych. Nie wygląda pan na osiłka. Do Chlapkowic przybyła onegdaj delegacja Banku Światowego. Jej członkowie spotkali się na poufnej rozmowie z sołtysem Kierdziołkiem. To jest bardzo dobry zespół. To jest zespół Rolling Stone Number 2. Ostatnie badania BOP-u wykazały, że ich popularność wzrosła o 3,75. Proszę. Co on, panowie muzykanci? Co on, panowie biznesmeni? Dzień dobry, prosimy. 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 Niech panowie, proszę tutaj. Prosimy. Proszę do stołu, proszę. Niech pani. Pan sołtys tutaj. Siadamy do negocjacji. Panaszczyk. Po wstępnych czynnościach będących częścią protokołu dyplomatycznego odbyły się 10-minutowe, ściśle tajne rozmowy w cztery oczy. Oto fragmenty zarejestrowane na taśmie magnetowidowej. Będę negocjował krótko, bo nie jestem dyplomatą i mam jeszcze dzisiaj dwie negocjacje. I will make my speech short. I'm not a diplomat and I have other appointments. Panowie, przyjechaliście tu z tego Banku Nadzwyczajnego, żeby nam udzielić pomocy. Udzielić pomocy Chlapkowicom autonomicznym. Bo ktoś wam tam na tym zachodzie powiedział, że Chlapkowice są biedne. Gentlemen, you have come to our free but poor Chlapkowice from this extraordinary bank to give us help. My tą inicjatywę nie akceptujemy. We cannot accept this offer. Jak ktoś jest głodny, to można mu dać rybę i on się tą rybą naje. Ale lepiej jest mu dać wędkę, bo wtedy on nałapie tych ryb na cały tydzień i jeszcze może do Berlina Zachodniego sobie wywieźć. You can give a hungry person a fish, but it is better to give him a fishing rod. Wasze banki są biedne, bo bogate by do nas nie przyjechały. Your banks must be poor, because the rich ones wouldn't have come here. Dlatego chcemy, żebyście u nas w autonomicznych Chlapkowicach się bogacili, żebyście robili biznesy. Make good business in our free Chlapkowice and grow rich. A jak się wzbogacicie, wtedy możecie do nas przyjechać i udzielić nam pomocy charytatywnej.
i taką pernambułę możemy dzisiaj podpisać. Then you can come and give us charity. I can sign such a letter of intent today. Dziękuję uprzejmie. W imieniu mojego konsorcjum postaramy się jak najszybciej robić dobre biznesy. Thank you very much on behalf of my consortium. We'll try to be successful here soon. A potem, jak będzie jakaś okazja, przyjdziemy w waszej gminie z pomocą. Then, if there is another opportunity, we'll give you help. Jeszcze raz dziękujemy w imieniu naszych koncernów, zaznaczając jednocześnie, że autonomiczna gmina Chlapkowice cieszy się ogromnym zainteresowaniem światowego biznesu. Thank you very much on behalf of my corporations. And I can assure you that Chlapkowice arouses great interest of world business. Okay, sure. Tak, oczywiście, potwierdzam. Sure. W ubiegłą sobotę w reprezentacyjnej sali koncertowo-widowiskowej Remizy Strażackiej OSP odbyły się wybory uzupełniające na Mister Missa. Były już wybory Miss Świata, były wybory na Miss Matki z Córką. Autonomiczna gmina Chlapkowice i jej mieszkańcy poszli dalej. Zorganizowane zostały wybory męża i żony, czyli wybory na Mister Missa. Zwycięzcą konkursu na Mister Missa na rok 1990 oraz zdobywcą nagrody, którą jest samochód Volvo, został pan Wawrzków Ignac ze swoją panią! Ceremonii koronacji dokona bożyszcze koła gospodyni wiejskich, autonomiczny nasz sołtys Kierdziołek. Płyń po morzach i oceanach, nieś sławę chlapkowickiego handlowca. Wracaj z towarem na rynek wewnętrzny. Ignac! Cicho tam, no! Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry panie Ignac. Dzień dobry. Czy otrzymał pan już swoją wygraną Volvo? Co? Volvo. Otrzymałem, A prawo jazdy pan ma? Co? Prawo jazdy. Mam prawo jazdy. To znaczy, że pan już jeździ swoim Volvem? Nie. Nie jeździ. Chodź pani redaktor, pani pokaże co jest w ogóle. Nie bój się pani, nic się pani nie bój. Uważaj pani, bo otwieram stodołę. No. Uwaga! To jest to moje. To jest to moje cudo właśnie, tak. Pierwsze co żem zrobił po odebraniu tej nagrody, to żem wymeldował, proszę pani redaktor, ten samochód z urzędu gminy. Patrzła ty, gdzie ty? Patrzła, przepraszam panie redaktor bardzo za tę kurę.
cholerno, że wymeldował go z urzędu gminy i postawiłem tu w stodole. Ostrożnie, pani nie porysuje, dobrano. O. Moje auto wygrane, nie? Piękne. Piękna nagroda, piękne cudo. Podoba się? Dobry wieczór Państwu. Mam dla Państwa dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. Zacznę od tej złej. Otóż, proszę Państwa, International Meteo Institute Amnesty w Dallas, Texas odmówiło Chlapkowickiemu Instytutowi Prognoz Meteorologicznych przesyłania danych satelitarnych, nawet tych sprzed miesiąca, motywując to zadłużeniem naszego Instytutu na sumę, ile to zaraz, no, 75 miliardów dolarów. A teraz wiadomość dobra. Towarzystwo Podhalan z Bloomstone w stanie Ohio zasponsorowało nam wynajęcie pana Juska, komputera Gąsione z Dujca Tatrzańskiego. No i jego obecność wypełni nam lukę, która powstała na skutek braku informacji satelitarnych. Panie Józefie, to co, zaczynamy? To najpierw trzeba naoliwić liniawkę. A olej ma być etylowy czy metylowy? Może być i metylowy, i tak nie mogę na was patrzeć. No to wasze zdrówko. Tero naciście na kapelusz, no krzepko. O kurczaw! Macie rękę. No, przepraszam. Podajemy prognozę pogody na jutro. Niż znad Skandynawii przesunie się na południe i znajdziemy się na jego skraju. Dolar spadnie. Nie. Ciśnienie spadnie. Wczoraj w Chlapkowicach wynosiło 9850 hektopaskala i rośnie. Wiatry słabe i umiarkowane, przeważnie z północy. Temperatura bardzo różna, w zależności od miejsca. Dziękuję. Oglądaliście Państwo najlepszy program telewizyjny autonomicznej gminy Chlapkowice. Jeszcze przez godzinę będziemy telefonicznie wyjaśniać, o co w programie chodziło. Podajemy numer telefonu 926. Domagamy się dodatkowych wesołych świąt.